Tytuł kursu: Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych. Moduł: Wyroby i materiały. Wiadomości podstawowe. Temat: Nowoczesne materiały do murowania ścian nadziemnych. Witam Państwa, nazywam się Jan Kowalski. Dziś spróbuję przedstawić przegląd nowoczesnych elementów murowych, jakich można użyć do wznoszenia ścian nadziemnych w budynku. Wybór technologii i materiałów jest dość duży, dlatego z pomocą przyjdzie nam pan Jerzy Wnuk, fachowiec z wieloletnim stażem w zawodzie murarz-tynkarz. Witam, widzę, że przygotował pan kilka eksponatów, które są tematem dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę o krótką charakterystykę tego, co tutaj widzimy. Witam Państwa. Rzeczywiście jest tak, jak pan Jan powiedział. Wybór nowoczesnych materiałów i związanych z nim technologii obecnie jest dość duży. To wymusza na nas murarzach konieczność posiadania chociaż podstawowej wiedzy na temat najpopularniejszych z nich, a w przyszłości stwarza możliwość wyspecjalizowania się w danym systemie murowania. Przejdźmy zatem do krótkiej prezentacji wybranych materiałów. Pierwszym systemem, o którym chciałbym powiedzieć, jest system wznoszenia murów z bloczków silikatowych. Bloczki takie produkowane są wyłącznie z piasku, wapna i wody. Nie emitują żadnych szkodliwych związków. Posiadają dużą wytrzymałość na ściskanie. Wyróżniamy trzy klasy wytrzymałości: 15 MPa, 20 MPa i 25 MPa. Zaliczane są do wyrobów o wysokiej izolacyjności akustycznej, gwarantującej ciszę wewnątrz pomieszczeń. Niewątpliwie zaletą silikatów jest akumulacja cieplna, niwelująca skutki szybkich zmian temperatur na ich powierzchniach zewnętrznych. Są mrozoodporne, mogą być zatem stosowane do wznoszenia ścian zewnętrznych. Posiadają wysoką odporność ogniową i można z nich budować nawet ściany przeciwpożarowe. Drugim materiałem i systemem do wznoszenia ścian murowanych jest murowanie z zastosowaniem bloczków, tak zwanego betonu komórkowego. Jest to rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzanie gazu, zwykle powietrza, pod odpowiednim ciśnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstają w nim jednorodne pory, zwane komórkami. Zastosowanie takiej technologii powoduje, iż materiał ten łączy w sobie dwie najważniejsze dla budownictwa mieszkaniowego cechy – wytrzymałość i izolacyjność termiczną, którą gwarantują miliony małych porów. Bloczki z betonu występują w kilku klasach. Do najpopularniejszych można zaliczyć klasę 400, 500 i 600, według klasy gęstości. Materiał ten ma wiele zalet. Do głównych zaliczamy: bardzo dobrą przepuszczalność pary wodnej, powolne oddawanie ciepła, możliwość wznoszenia obiektów do czterech kondygnacji, możliwość murowania ścian jednowarstwowych, niewielką masę i łatwość obróbki. Niestety, nie ma materiału bez wad i w tym przypadku można się kilku dopatrzyć. Między innymi jest stosunkowo kruchy, łatwo więc o uszkodzenia. Materiał ten nie lubi wilgoci, gdyż wilgoć wywiera ujemny wpływ na własności izolacyjne i może spowodować uszkodzenia na skutek działania mrozu. Trzecim systemem przygotowanym do prezentacji jest system murowania ścian za pomocą pustaków z ceramiki poryzowanej. Materiał ten uzyskuje się z gliny z domieszką trocin, które ulegają całkowitemu wypaleniu, tworząc sieć zamkniętych mikroporów, a specjalnie zaprojektowany układ drążeń pionowych znacznie poprawia właściwości termoizolacyjne. Dużą zaletą tego materiału jest stosunkowo niska masa przy wytrzymałości klasy 10, 15, 20 MPa, co pozwala na murowanie budynków nawet do 7 kondygnacji. Dodatkowo ceramika poryzowana charakteryzuje się wysokim poziomem dyfuzji pary wodnej, tak zwanym oddychaniem ścian, oraz zapewnia wysoki poziom ochrony przed hałasem. Z kolei do nielicznych wad tego materiału należy wysoka nasiąkliwość, która sprawia, że nie można murować ścian fundamentowych oraz piwnicznych. Jak widać, wybór materiału i systemu do budowy konstrukcji murowych nie jest łatwy. Każdy z przedstawionych Państwu systemów ma wiele zalet, choć znajdzie się także w nich kilka wad. Jednakże ostateczny wybór zawsze zależy od inwestora, jego podejścia do sprawy, a przede wszystkim zasobności portfela. My możemy jedynie przedstawić za i przeciw każdej z proponowanych przez niego propozycji. Drążone silikatowe elementy murowe z przeznaczeniem do ścian działowych, np. N8, oraz ścian nośnych, np. N24, N18x500. Pełne silikatowe elementy murowe z przeznaczeniem do ścian fundamentowych, np. F25 i konstrukcyjnych, np. NP18, oraz ścian działowych silikat 2 NFD. Bloczki PW przeznaczone do wykonywania pionów wentylacyjnych o otworach Fi 16 cm. Kształtki uzupełniające pełniące rolę szalunku traconego. W kształtce można wykonać np. belkę podwalinową.
jest elementem uzupełniającym do ścian grubości 24 i 25 cm. Bloczki służące do murowania ścian zewnętrznych nośnych forte oraz ścian działowych interio. Występują również trzy rodzaje nadproży: prefabrykowane in, zespolone if oraz w postaci kształtek U. Nieodzownym elementem systemu są również płyty stropowe oraz dachowe wykonane ze zbrojonego betonu komórkowego. Uzupełnieniem są elementy docieplenia wieńca z doklejoną wełną mineralną. Stosowane są najczęściej jako izolacja cieplna wylewanego wieńca. Pustaki poryzowane są wytrzymałe i trwałe, a ich zdolność oddychania i akumulacji ciepła doskonale wpisuje się w trend budowania energoefektywnego. Można z nich wykonać wszystkie rodzaje ścian. Wszystkie oferowane ceramiczne pustaki ścienne charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz akustycznymi. Można z nich wykonywać ściany oddziałowych po jednowarstwowe mury bez konieczności docieplania. Kolejnym elementem są belki stropowe oraz pustaki stropowe. System stanowiący dobre uzupełnienie ścian ceramicznych. Belkowo-pustakowy strop z ceramiki poryzowanej charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi. W gamie elementów znajdują się również dwa rodzaje nadproży. Nadproże zespolone, które wymaga nadmurowania, oraz nadproże ceramiczno-żelbetowe, nie wymagające dodatkowej warstwy pustaków. Ostatnim uzupełniającym system elementem są pustaki wentylacyjne o średnicy kanału wentylacyjnego 15 cm. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.